Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Dzisiejsza dobra nowina jest bardzo dynamiczna. Jej bohaterami są Jezus i święty Piotr apostoł. Dialog, jaki się między nimi nawiązuje, przybiera zaskakujący zwrot. Najpierw Jezus chwali Piotra za odpowiedź, której udzielił, uznając Jezusa za Mesjasza i Syna Bożego. Chwilę potem gani go bardzo ostrymi słowami: zejdź mi z oczu, szatanie. Pochwała Piotra wynika z posłusznego poddania się woli Bożej, albowiem prawdę o tym, kim jest Jezus, objawił Piotrowi sam Bóg Ojciec. Na naganę Piotr zasłużył dlatego, że odszedł od woli Bożej, a zaczął myśleć i działać jedynie po ludzku. Musimy uczyć się rozpoznawać wolę Bożą i za nią podążać. Nie możemy pozostać na płaszczyźnie własnych wyobrażeń. Pozwólmy się prowadzić Bogu, a odnajdziemy prawdziwą wolność. Uparcie trzymając się własnych idei, nawet tych, które wydają się nam bardzo słuszne, bo przecież nikt z nas nie chciałby śmierci swojego przyjaciela, jak Piotr nie chciał słyszeć o nadchodzącej śmierci Jezusa. To jednak takie kurczowe i uparte trzymanie się własnych idei prowadzi de facto do odrzucenia Boga i Jego najświętszej woli. Dzisiejsza scena pokazuje nam dobitnie, że zawsze mamy stawać przed Bogiem, jak dzieci przed Ojcem. Bez uprzedzeń, bez własnych pomysłów na życie, ale całkowicie zdani na Jego najświętszą wolę. Bóg wie o wiele lepiej, co jest dla nas dobre, niż my sami. Zaufajmy Jemu i dajmy się Jemu prowadzić.